Bez maski. Serial prezentuje pracę Teatru Capitol od kulis, a w jej arkana wprowadzają nas aktorzy, postacie z różnych musicali. Czołówka filmu ukazuje zakamarki teatru nocą, fasadę, korytarze, kulisy. Teatr Capitol nocą. Capitol jest teatrem muzycznym. Można tu zobaczyć spektakle, w których bardzo ważną rolę pełni muzyka. W niemal każdym przedstawieniu aktorzy śpiewają piosenki, muzycy na żywo grają na instrumentach. Spektakl, który łączy muzykę, piosenki, dialog i taniec, to musical. Na czarnym tle logotyp Teatru Capitol, czerwona kreskówkowa animacja. Spektakl oklaski, dziś zobaczycie Teatr bez maski. Na ekranie tytuł Teatr bez maski, serial edukacyjny o teatrze. Opada kurtyna, napisy Wszystko gra, czyli próba muzyczna. Noc, szklana fasada Teatru Capitol. Justyna Szafran w stroju Milady ze spektaklu Trzej Muszkieterowie stoi w szklanym narożniku. Patrzy przez szybę na ulicę. Rude, rozpuszczone włosy opadają na długą, bordową suknię. Kobieta odchodzi. Rozświetlony korytarz, aktorka podchodzi do drzwi na jego końcu. Scena. Justyna Szafran w czarnej marynarce wchodzi bocznymi drzwiami na próbę muzyczną. Wybitny kompozytor Krzesimir Dębski stworzył muzykę do spektaklu Trzej Muszkieterowie. Trwa właśnie próba muzyczna z jego udziałem. Kłucie mordercy to jest dla mnie komunikat na nabicie i wtedy zagramy cztery takty i znowu jest fermata. Mówisz swoje i po mam was gdzieś, powiadam, zaczynamy właściwy utwór. Już. No, strzelajcie, kłujcie, tnijcie. Mordercy. Raz, dwa. Dobra, dziękuję. No i teraz, a spróbujemy teraz mając w pamięci tempo, bez dwa i trzy, tylko samo trzy i... No, strzelajcie, kłujcie, tnijcie, mordercy. Raz, dwa. Trzy. Dobra? Dobra. I też się nic nie stanie, jeżeli lekko zajdziemy na ostatnią kwestię, czyli na kawałek mordercy. To też tak, się ja to nie powiem wydarzy. Głośno, powiedzmy. Nie skupujcie. Mordercy tak. Już na tym, także to będzie naturalne. No, strzelajcie, kłujcie, tnijcie, mordercy. Dwa, trzy i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Mam pewną wątpliwość tutaj tak przed jedynką. Posłuchaj, zadecyduj, podpowiedz. Uwaga, nabijam orkiestro. Trzy i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. I coś mam wrażenie, że to nam tutaj dominantę no nie No tak, robi bo tu jest fermata niepotrzebna tu. Dobra. I ona tu powinna być. Czyli tu rytmicznie jeszcze jedziemy tak przed jedynką, a tu fermata stajemy. I wtedy to będzie dominanta i zobaczysz, jak się wyjaśni. Napięcie super. Się rozładuje. Uwaga. Dwa, trzy. Mam dwa, wszystkich trzy, was podnieceni, zakłamani. Kocham tylko jedną. Jedną. I was mam. Dziękuję. Weźmy sobie jeszcze. Krzesimir, a ty byś wolał, żebym ja ciągnęła te nuty bardziej? Czy chcesz, żebym tak ucinała je, żeby one były takie. Pierwsze dwa, trzy takty, a potem jak najbardziej śpiewnie. To dramatycznie oczywiście to będzie. Długie, nie? Żeby nie szatkować tak tego, nie? Żeby... Masz taką intuicję i taką wiedzę, że rób jak uważasz. Mam was gdzieś, powiadam. Dwa, trzy. Mam gdzieś wszystkich was podnieceni, zakłamani. Kocham tylko jedną kocham. Pogadajmy już o końcówce, bo ja mam ze sobą dzisiaj pistolecik, który będzie nam póki co imitował wystrzał końcowy, ale użyję go, bo ten utwór nie kończy się precyzyjnym zapisem w nutach, tylko jest to sytuacyjna chwila, wystrzał z pistoletu, końcówka. No i to zawsze będzie w innym miejscu, nie? Zawsze będzie, może być dwa takty do przodu, dwa takty w lewo albo w prawo. To będzie sygnał, że kończymy
jakby nożem uciął ten utwór. No nie wiem właśnie jak to, czy cisnąć, czy w sensie, czy śpiewać do końca tak, znaczy, czy to forte i wtedy ten strzał robi, urywamy, czy właśnie tak lekko, czy takie skamlenie bardziej. Czy no tak chciałem zrobić, ale nie wiem, czy to wyszło, że jednak jest cały czas napięcia, faluje napięcie, że już jeszcze jesteś zrezygnowany, ale jednak jeszcze znowu się, proszę Państwa, jeszcze nienawiść. I myślę, że to wszystko musi się w tym bardzo króciutkim numerze, ale to musi się wszystko znaleźć, no bo to jest punkt kulminacyjny, aż wreszcie tam jest agresja, no mordercze zamiary i wystrzał i tak dalej, to więc tutaj na całego musisz pójść. Czyli może być brudny dźwięk na przykład, tak, jakiś taki na końcu, nie, z chrypą, czy nawet jakiś... No słuchaj, ty świetnie robisz, wiesz, różne nastroje, więc tutaj maksimum od tego, co najpiękniejszego, co umiesz, do tego najohydniejszego, co umiesz. Wszystko powinno się znaleźć. Mamy pozwolenie. Mamy no, pozwolenie. To sobie wyczujemy, nie, żeby też nie uciekać, tak. Bo tam fajne są te harmonie, mnie się bardzo podobają. Muzycy z orkiestry stroją instrumenty na scenie. Orkiestro, zagrajmy od piątki, nabijam cały takt wcześniej i w okolicach taktu 56, 7, może 8 zaimituję wystrzał, zakończymy po prostu na ruch. Uwaga? Nie, no ja myślę, że trzeba ustalić, kiedy to masz strzelić, no bo to będzie nierytmicznie albo wiesz, nierówno z orkiestrą jak. Ale my no ja myślę, że chyba powinno być jakieś równo z bębnami coś. No właśnie, jedynie wystrzał, taka jest intencja reżyserska. A, to przepraszam. Nie. Uwaga? Mój los jest w rękach potężniejszych niż wasze. Mam to gdzieś. No, to który z was wykona wyrok? Kto się odważy? No, strzelajcie, kłujcie, tnijcie, mordercy. Mam to gdzieś, powiadam. Mam gdzieś wszystkich was podnieceni, zakłamani. Kocham tylko jedno, jedno kocham. Chcielibyście dzień, dwa i was mam. Każdego z was, każdego powiadam z was. Ale ja każdym nerwem mego pożądanego ciała kocham ją. Milady, tylko milady, tylko to mi śnie. Kardynałowie, królowie, żołnierze, książę. Dyrygent strzela w górę z pistoletu. Tak będzie. Dokładnie tak będzie. Na czarnym tle napisy. Justyna Szafran uczestniczyła w próbie muzycznej spektaklu Trzej Muszkieterowie, w którym gra postać Milady. Orkiestrę poprowadził Adam Skrzypek. Próba odbyła się w obecności kompozytora Krzesimira Dębskiego.